Niemal równo 4 lata minęły od ostatniego twojego występu w pierwszej drużynie Łódzkiego Klubu Sportowego. Wtedy zwycięskie spotkanie 1-0 z Rozwojem Katowice, jeszcze w drugiej lidze. Dzisiaj tutaj walka z drużyną z Ekstraklasy w Pucharze Polski. Jakie wrażenia po tym powrocie? Szczerze byłem bardzo dumny, wybiegając na boisko. Długo na to pracowałem przez ostatnie 4 lata, żeby tutaj wrócić. Udało się, niestety dzisiaj nie wygrywam meczu, jest dla mnie duży niedosyt, bo mogę strzelić bramkę, ale pracujemy dalej, trzeba gryźć murawę i walczyć do ostatnich minut. Jak to spotkanie wyglądało, najpierw widziane z ławki rezerwowych, a potem już z perspektywy boiska? Ciężki mecz, przeciwnik dobrze gra w piłkę, doświadczona drużyna z Ekstraklasy, więc mega ciężki rywal, ale wydaje mi się, że jako drużyna daliśmy z ciebie wszystko. I nic, tylko pracować dalej, a będzie na pewno lepiej niż dzisiaj. Trzeba przyznać, że Zagłębie Lubin bardzo poważnie potraktowało drużynę ŁKS-u, wystawiając skład bardzo zbliżony do tego, który ostatnio walczył w lidze. To jednak znaczy, że te ostatnie dobre występy Rycerzy Wiosny odbiły się echem w piłkarskiej Polsce. Zgadza się, żaden zespół nas nie lekceważy, zdaje sobie sprawę, jak tutaj ŁKS gra w piłkę, jaka tutaj w drużynie panuje wola walki, zwycięstwa, więc nikt przed nami się nie będzie kłaść i każdy wie, że tutaj przyjeżdżając, czy też grając z Łódzkim Klubem Sportowym, będzie miał nie lada wyzwania. Te mecze pucharowe z wyżej notowanymi drużynami tutaj zawsze do ostatnich sekund trzymają w napięciu i dzisiaj było nie inaczej, bo tak naprawdę w ostatnich kilkunastu minutach praktycznie nie schodziliście z połowy rywala i kilka razy było już naprawdę blisko, aby ta piłka znalazła drogę do siatki. Szkoda niestety tej porażki, ale w meczach w piłkę nożną liczą się zdobyte bramki i tutaj dzisiaj nie strzeliśmy gola, więc odnosimy porażkę i głowa do góry i trzeba walczyć dalej o kolejne zwycięstwa. To 1-0 z przebiegu tego, co działo się na murawie od pierwszej do ostatniej minuty, to wynik zasłużony twoim zdaniem? Wydaje mi się, zwłaszcza z perspektywy boiska, że mogliśmy tutaj pokusić się co najmniej o jednego gola i doprowadzić do dogrywki, ale niestety nie udało się i po raz kolejny wspomnę, że w piłce nożnej liczą się tylko i wyłącznie zdobyte bramki, a nie to, jak zespół gra w piłkę i wygląda na boisku, więc musimy zdobywać bramki, chociażby moja sytuacja musi zamienić się na bramkę i trzeba wyciągnąć wnioski i głowa do góry i gramy dalej. No właśnie, gramy dalej. W sobotę przyjeżdża tutaj ostatni zespół pierwszej ligi, Górnik Polkowice. Nieważne jak, nieważne ile, byleby wygrać. Zgadza się. Nie możemy lekceważyć żadnego przeciwnika. Nieważne, czy to jest ostatnia drużyna w tabeli, pierwsza, druga czy trzecia. Pokazuje to, jak liga jest wyrównana, czy to jest w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie. Każda drużyna z każdą może wygrać, więc to jest piękne w piłce nożnej, więc musimy być skoncentrowani, zaangażowani i jestem pewny, że będzie tylko lepiej. Dzisiejszym meczem kilku zawodników, w tym również ty, można powiedzieć, zapukało do pierwszego składu, więc ta walka o 11 miejsc będzie tak silna, tak wyrównana, jak ci już dawno nie było, biorąc pod uwagę obecną sytuację kadrową, coraz lepszą. W moim przypadku to jest malutki, a zarazem duży kroczek do tego, żeby cały czas się rozwijać i cały czas tutaj pukać do bram pierwszej drużyny. Jednakże ja się tym nie zadawałem występem, bo to było ledwie kilka minut. Trzeba cały czas pracować, a jestem pewny, że będzie dobrze. Czy to będzie pierwsza drużyna, czy druga, czy trzecia. Najważniejsze jest to, że wybiegam na boisko z przeplatanką na piersi i tylko to się liczy.